Ogólnie o obserwacjach Księżyca. Jeśli jesteśmy początkującymi obserwatorami nieba, możemy mieć mylne wyobrażenia o tym, co możemy zobaczyć na niebie przy użyciu sprzętu obserwacyjnego takiego jak lornetki, teleskopy czy lunety. Być może spodziewaliśmy się ujrzenia tak pięknych widoków jak tych przedstawianych na zdjęciach robionych ogromnymi teleskopami, a zobaczyliśmy w tym miejscu obiekt podobny do zwykłej gwiazdy. Nie powinno to jednak być efektem naszego zniechęcenia. Już zwykła lornetka potrafi odsłonić większą ilość szczegółów na powierzchni Księżyca, niż tych widzianych gołym okiem, jeśli posiadamy dobry ostry wzrok. Odnośnie obserwacji Księżyca najlepiej jest go obserwować wtedy, gdy nie jest on cały oświetlony, w pobliżu pełni, aby móc lepiej zobaczyć niektóre szczegóły na jego powierzchni. Na wiosnę lub jesień możemy zaobserwować bardzo ciekawe zjawisko zwane światłem popielatym, po prostu wtedy, gdy Księżyc znajduje się w innej fazie niż pełnia, widzimy jego nieoświetloną część tarczy, czasami nawet gołym okiem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby obejrzeć to zjawisko także przez lornetkę. Gdy Księżyc znajduje się w pobliżu ostatniej kwadry, zwanej też czasem trzecią kwadrą, możemy go obserwować także w dzień, widocznego w postaci białej półtarczy. W zależności od wzajemnego nachylenia ekliptyki, równika i orbity Księżyca latem zawsze znajduje się on najniżej nad horyzontem, a zimą najwyżej, a zależy to także od szerokości geograficznej miejsca obserwatora. Na północnych krańcach Polski maksymalna szerokość geograficzna wynosi prawie 55 stopni, a na południowych około 49 stopni. Widok Księżyca w zależności od jego fazy różni się z dnia na dzień, w zależności od tego, pomiędzy jakimi fazami się znajduje. Gdy jest w pobliżu Słońca, okolice Nowiu, możemy czasami zauważyć jego cienki sierp niedługo po zachodzie Słońca, czasami jednak sierp Księżyca może być zbyt cienki, aby go zauważyć. Zachód Księżyca w tym czasie następuje zaraz po zachodzie Słońca, znajduje się on wtedy w bliskiej odległości kątowej od Słońca. Tydzień później widzimy już Księżyc w postaci pierwszej kwadry, w kształcie litery D, i zachodzi on w przybliżeniu około kilku godzin po zachodzie Słońca, a odległość kątowa od Słońca wynosi około 90 stopni. Dwa tygodnie później Księżyc znajduje się w okolicy pełni, i w tym czasie widzimy go jako okrągłą tarczę. Zachód Księżyca w tym czasie zbiega się mniej więcej z czasem wschodu Słońca, ponieważ oba obiekty znajdują się w odległości około 180 stopni. Tydzień później Księżyc znajduje się w pobliżu ostatniej kwadry, odwrócony kształt litery D, i jest widoczny w porze dziennej przed wschodem Słońca, jego odległość kątowa od Słońca to około 90 stopni, wschód Księżyca następuje kilka godzin przed wschodem Słońca. Z podsumowania wynika, że jeśli chcemy obserwować Księżyc podczas w czasie wieczora lub nocy, powinniśmy wykonywać jego obserwacje pomiędzy nowiem a pełnią. Okres pomiędzy dwoma tymi samymi fazami Księżyca, na przykład od nowiu do następnego nowiu, to około 29,5 dnia. Jednak za każdym razem możemy obserwować nieco inne szczegóły powierzchni Księżyca, z względu na zjawisko TZW, libracji, z powodu której Księżyc ukazuje nieco inne obszary swojej tarczy, mimo tego, że jest do nas zwrócony cały czas tą samą stroną. Możemy też pokusić się o własnoręczne zrobienie szkiców szczegółów widocznych na Księżycu, czy też jego wybranych obszarów, albo nawet całej mapy, jest to jednak czasochłonne zajęcie. Obserwacje Księżyca najlepiej wykonywać, gdy jest on widoczny nad horyzontem kilkanaście lub więcej stopni kątowych. Bezpośrednio przy horyzoncie podczas wschodu lub zachodu Księżyca jego kształt może być czasami zniekształcony, na przykład, nie przypominający idealnej kuli w czasie pełni. Możemy też zaobserwować ruch Księżyca względem gwiazd czy planet w dłuższym przedziale czasu, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ciekawy widok mamy wtedy, gdy w pobliżu Księżyca znajduje się jakiś jasny obiekt, jak gwiazda czy planeta. Ponieważ nachylenie orbity Księżyca do ekliptyki jest niewielkie, około 5 stopnia, zawsze znajduje się on w jej pobliżu. W szczególnych przypadkach możemy zaobserwować TZW, halo wokół Księżyca, gdy niebo nie jest idealnie czyste, a przysłonięte chmurkami, widocznego w postaci dużego kołowego pierścienia, w środku którego znajduje się Księżyc. Położenie Księżyca względem ekliptyki zależy od TZW, węzła wstępującego, punktu przecięcia ekliptyki z orbitą Księżyca. Po przekroczeniu węzła wstępującego Księżyc osiąga dodatnie wartości szerokości ekliptycznej, aż do chwili, gdy zejdzie do węzła zstępującego, odległego od węzła wstępującego dokładnie o 180 stopni.
W tym momencie Księżyc osiąga ujemne wartości szerokości ekliptycznej. Podsumowując, Księżyc porusza się w przybliżeniu po okręgu nachylonym do ekliptyki o około 5 stopni kątowych. Ruch Księżyca jest jednak bardzo nieregularny, czasami porusza się szybciej, a innym razem wolniej w zależności od wielu czynników, co wpływa też na nieregularne zmiany współrzędnych Księżyca, takich jak rektastencja i deklinacja, lub też długość i szerokość ekliptyczna. Przy obliczaniu wschodów i zachodów Księżyca, jak też i górowania, musimy brać pod uwagę zmiany w jego położeniu, aby dokładnie je wyznaczyć. Wielkość tarczy Księżyca zmienia się w miarę czasu, w zakresie kilku minut kątowych. Czasami jednak możemy odnieść wrażenie, że tarcza Księżyca wydaje nam się ogromna. Gdy Księżyc znajduje się w poszczególnych fazach, przez instrumenty obserwacyjne możemy zaobserwować granice pomiędzy obszarem oświetlonym, odbite światło słoneczne, i nieoświetlonym. Czasami możemy zobaczyć tą granicę jakby postrzępioną, nie stanowiącą idealnego łuku, na przykład wtedy, gdy granica przebiega na środku lub w pobliżu jakiegoś krateru. Położenie Księżyca, także momenty wschodu i zachodu, zależą też od tego, czy obserwujemy go w pozycji nieruchomej, czy też poruszającej się, na przykład jazda samochodem. Zmiana naszego położenia względem miejsca obserwacji może wpłynąć na czas jego widoczności, na przykład nad horyzontem. W trakcie swojej wędrówki Księżyc może spowodować zakrycie swoją tarczą gwiazdy i innych obiektów, takich jak planety czy planetoidy itp. Oczywiście zakryciu ulegają obiekty znajdujące się na trasie orbity Księżyca, czyli znajdujące się w pobliżu ekliptyki. Gdy Księżyc znajduje się w odpowiednim położeniu podczas nowiu, może to być przyczyną zaćmienia Słońca. Odwrotnie, w pobliżu pełni przy odpowiednich warunkach powstaje zaćmienie Księżyca. Gdy obiekt będący gwiazdą lub planetą znajduje się w odległości kilku stopni kątowych od Księżyca, mówimy wtedy o wystąpieniu koniunkcji. W zależności od warunków takie zjawisko może czasami wyglądać ciekawie. Wartość deklinacji Księżyca decyduje o czasie jego widoczności nad horyzontem. Czym mniejsza wartość jego deklinacji, tym krótszy czas od wschodu do zachodu. I odwrotnie, czym większa wartość jego deklinacji, tym dłuższy czas widoczności Księżyca nad horyzontem. Deklinacja Księżyca zmienia się w bardzo szerokim przedziale, przez co czas jego widoczności nad horyzontem jest bardzo zróżnicowany. Obserwując Księżyc przez dłuższy czas, zauważymy, że przesuwa się on na tle innych obiektów, np., planet, gwiazd itp., w kierunku przeciwnym do ich pozornego ruchu dobowego, czyli z pozycji obserwatora z Ziemi, w lewym kierunku. W zależności od używanego przez nas instrumentu do obserwacji wspomniany wyżej ruch Księżyca może wyglądać inaczej. Jeśli planujemy obserwację innych obiektów niż Księżyc, powinniśmy wcześniej sprawdzić, czy nie przeszkodzi on w jej wykonaniu, z względu np. na zbyt duże oświetlenie części nieba, w której znajduje się interesujący nas obiekt. Szczególnie ciekawe obserwacje można wykonać, gdy następują zakrycia obiektów przez Księżyc w pobliżu widocznego np. krateru lub nierówności widocznej na brzegu jego tarczy. Możemy spotkać się też z takim przypadkiem, że zakrycie obiektu przez Księżyc następuje w bardzo krótkim czasie, lub też ciężko nam ocenić, czy nastąpiło zakrycie obiektu przez tarczę Księżyca, lub doszło tylko do bardzo bliskiego spotkania. Musimy tu pamiętać o tym, że duże znaczenie ma powiększenie używanego przez nas instrumentu. To, co w mniejszym powiększeniu może wyglądać jako spotkanie obiektu z tarczą Księżyca, przy użyciu większego powiększenia może wyglądać inaczej. Czasami też może nie udać się nam dostrzec zakrycia obiektu przez Księżyc z powodu jego zbyt jasnego oświetlenia, szczególnie gdy obiekt zakrywany ma małą jasność. Bardzo ciekawie mogą wyglądać zakrycia obiektów przez Księżyc takich jak gromady otwarte gwiazd, np., znane plejady w gwiazdozbiorze Byka, lub tym podobnych. Możemy zobaczyć, jak wygląda Księżyc na tle nieba przed zachodem lub wschodem Słońca, w zależności od odpowiedniej jego fazy, a później np., podczas trwania nocy. Jeśli dysponujemy odpowiednim aparatem fotograficznym, np., lustrzanka na kliszę, możemy zrobić zdjęcia w wybranych odstępach czasu, a następnie po ich wywołaniu porównać je do fotografowania samego Księżyca bez innych obiektów w tle. Wystarczy klisza o czułości 200 ASA.
Jeśli dysponujemy zwykłą kamerką internetową o dosyć przyzwoitych parametrach, możemy nią zrobić proste zdjęcia lub filmy o najjaśniejszych obiektach takich jak Księżyc, planeta Wenus czy Jowisz, a w szczególnych przypadkach innych okazyjnych obiektów jak NP. Bardzo jasna kometa. Oczywiście filmy lub zdjęcia zrobione tym sposobem będą gorszej jakości niż w przypadku użycia profesjonalnych drogich kamer do astrofotografii.